Cześć, cześć! Witajcie moi kochani bardzo serdecznie w nowym vlogu. Ja już ubrana, umalowana i gotowa do wyjścia. Świeczkę muszę zanieść wyczyścić, bo wypaliłam. Mamy niedzielę, czyli tak naprawdę nie będziemy taki, wiecie, luźny. Ale ja już od rana trochę popracowałam z waszymi energiami. Takie tam klątwy, uroki, wiecie, co do ściągnięcia. Popierdółki. Tak było. A jako, że jest niedziela handlowa, to trzeba iść kapustę kiszoną kupić. W prosty, zwyczajny sposób. Także już się umalowałam, ubrałam, wyspałam. I tak niedługo będę śpiąc sobie tak. Duracell, działam. I potem padłeś, powstań, power date, takie tam. Ale tak, więc witam się z wami w nowym vlogu. Widzę, że muszę poduszkę poprawić, bo skarpetka Doroty Kot. Jak tamtym razem Dorota była w domu, to niciorta nie wchodziła na górę. W ogóle nie. A teraz już wchodzi i poduszki przestawia na kanapie. Także wiecie, jak to koty działają czasem, nie? Ale tak, poduszki na kanapie mam bardzo fajne. Mam i czerwony kocyk, w ogóle takie świąteczne są, świąteczne. Także tak, ale skarpeta ma gdzie spać i wchodzi. I trzeba ją zaraz iść nakarmić. Znaczy one w ogóle są marudząco wrzeszczące, jeżeli chodzi o karmienie od rana. Ale kto ma koty, ten wie, o czym mówię. Po prostu. Widzę, że jakiś mi wysoki kok wyszedł. Bywa. Także ja się... Idę po skarpetki, idę nakarmić koty, idę wypić szybką kawę Inkę. Pyszno. I lecę do Lidla, żeby zrobić jeszcze zakupy spożywcze. Takie jak kiszona kapusta. Będę odklątwiać się od wewnątrz. Kwas, nie? Dobra rzecz na odklątwienie. Także witajcie w nowym vlogu. Hej, na kawce. Oglądam o tym podkładzie, co wam wczoraj pokazywałam. Bo go tak kupiłam bez recenzji. Zobaczymy, co na to Hania Knoplińska powie. Korektor i podkład ma być mocno kryjący, ma być długotrwały. No, że tam, wiecie, zostawia naturalny efekt. A poranny kawka. Lista zakupów. Chciałam, żeby napisać na czacie, bo premiera trwa, a ja jadę, że witamy z trasy. Ale to tak wróciła za aparat i nie piszę. Proszę cię przywitać. Miałam krok. Walczą. Tata uciekła przed kamerą. Dopiero była walka na miecze. O. No. Chodź tutaj, JD. A poza tym... A poza tym są wszyscy normalni. O, trzyma, i zdrowi. Jak wszyscy normalni? Pokażę wam, co kupiłam. Jest 5-3! Nieprawda, 5-2! Kupiłam sobie jakiś sweterek, co prawda czarny, ale ma duży dekolt. Bardzo fajny. Można chodzić, wygodny. Jeszcze plus siaty. Tu jakieś wypieki będą, jakieś rzeczy, dlatego masło, mąki, mleko, chipsy na film, na wieczór, brokuł do sałatki brokułowej, marchewka do marchewki, znaczy do soku i do zupy i do czegoś. Tu będzie do sałatki chleb i dwie i te śmietany. O, to tak na szybko. A to są jeszcze dwie torby prezentów, ale to nie pokażemy. Ja jestem po programie, a przyszłam na siwy dym. A czemu tak? A weź naczynko, nie tak, w życiu. W tym naczyniu. Będą kurczaki. I piernik tam się będzie zadziewał. Dam wam znać.
trwa. Coś się zapaliło? Nie, bardzo chyba. Jezusie Nazareński, weź to teraz podciska. I tak, gwiazda się świeci, świeci. To teraz tak, masera mamy pół, aczkolwiek trzeba go odkląpać. O, jest, jest, jest. On się gdzieś włącza. Włącza się, dobra. Będziemy działać, tylko kabel na zewnątrz, zabezpieczenie. Zabezpieczeniem. Zobaczymy. To wszystko na siwaksy, żeby nie zamokło. Woda się zebrała. To będziemy się zastanawiać, gdzie go puścić. Trzymam tu takie sensowne kropidła. To są różne, tak? Są takie tańczące. Był taki zmieniający jeszcze, o, żeby choinki. Masz ten pierwszy. Widzieliśmy wszystkie choinki i bałwanki z tego wału. Tak jakby nie widać, nie? Jakby, a powinno świecić. No nic, to chyba się... O, gwiazdki, ale słabo. A gdzie? No właśnie, tak przez sekundę były, a w zasadzie nie ma, tak jakby się laser popsuł. Laserku. Poczekaj, o, zobacz, widzisz, powinny być zielone, ale co im się... A, no faktycznie są zaparowało. O, taki. Same zielone gwiazdki. Tu się będą zmieniać jakieś bałwanki, nie bałwanki, tego typu rzeczy. Na ścianie mało widać, ale świeci, czyli może faktycznie. Dobra, to zostawimy, to takie zmienialne. O. I niech sobie będzie na razie, nie? Choinki, bałwanki. Super. No. To taka robota przedwigilijna. Dzięki. Grzybki się moczą. Czemu się grzybki moczą? Bo są suszone, to się muszą moczyć. Najpierw trzeba suszyć, żeby potem zamoczyć. Od filozofia grzybkowa. W ogóle jest jakiś Armagedon, słuchajcie, ale to dobrze, dobrze. Dobrze. To większy Armagedon. No jest większy, bo tam się dzieje. O, różne rzeczy. Ale no nic to, no ogarniemy to. Ja chciałam pomarańcze wyłowić i znabić goździkami za trzy. Dobrze, ale co robić? Miska jest potrzebna. Ale to nie jest miska, to jest dziura. Ale ja mówię o tamtej misce. O tej misce, no to trzeba przerzucić, co się da. Miska potrzebna. O, nie przerzucę na razie. Nie wdrożę wszystko. Okej. Bo się jeszcze większy budą. Goździki i pomarańcze. Dzisiejsze zadanie świąteczne. Robisz ze mną? Takie rzeczy się robi. Takie rzeczy się robi. Mam guziki. Podobno daje to zapach. Jesteście na dziwnym pozycji, w dziwnym miejscu. Nie pomarańcze widzicie, to jest najważniejsze. Ale mamy guziki. Czego nie widać? Mamy guziki. Będziemy obijać guzikami pomarańcze. Można chyba wzorki zrobić.
zadziewa. Piernik się zadziewa. Odlepiamy ciasto od miski. I będziemy co? Formować ciasto będziemy. Ja nie znam się, ja im kazałam na ręczniku to robić. Także ja tam się nie znam. O, o, o. Eno. Chyba proporcje były dobre, ponieważ ma się odrywać od miski. Hello, no to się odrywa. Surowe ciasto. Już próbowałam. Pyszne. Oderwane od miski. Bardzo dobre. I robią. Wylizywanie łopatki. Najlepsza czynność piernikowania, a to trzymam do mięsa. No proszę, jaki łasuch. Jedna rosta. Aha. Wylizane. Pieką i pieką i pieką i pachnie i pachnie. O, proszę bardzo. Ale na chwilkę. Aha. Plum. Na chwilę stop, bo nam znowu ściągnie film. A my tu słuchamy sobie Christmasów. Proszę bardzo, dwa już są. I teraz co, pojedynczo, nie na dwie blachy? Na dwie. Na dwie, bo to jest termoobiekt. Masownie. Można spokojnie. Dobra. Coś wyjdzie. Na razie pachnie piernikiem. Ty patrz jak sypiesz, bo zaraz obok ma sypiesz. Nie moja wina, że się nie chce sypać. No bo trzeba dziurę sprawdzić. Ok. Starczy tyle. A ile masz napisane? Nadwyżka! A ile ci zostało? Dwie! W torebce ile ci zostało cukru, ty? Na szklankę. Garść! O Jezu! Wiesz co, potem wiesz jajka te z lodówki ma. Już wszystkie zużyte lodówki. Jezu, kiedy? Pokaż mi. Dobra, starczy. Pokaż mi. Zostań. Dobra. Nie, ja się boję. Ty się nie bój, ty się nie bój, ja sama w strachu. No włączasz ten mikser. Trzymaj jedną ręką. No chyba jaja. No mówiłam, że się boję. Trzymasz mikser jedną ręką, drugą delikatnie rozgniatasz to masło. Wiem jak to się robi, bo no to jak się wiesz, boję. Jak się to robi, to czego ja to robię? Tak się boję. Ja już nie będę chciała piernika za rok. Bo się boją. Nikt się tu nie boi. Wiesz co, jest pod kontrolą. Dobrze, że miałam cukier waniliowy, to znaczy ten, waniliowy, bo do soli był potrzebny. Bo w magicznej kuchni tylko magiczne rzeczy. Gdzie masz śmietanę? Śmietana stoi tutaj, bo nie może być zrobiona. Czaskasz na pierni. I to się na dwie części dzieli, nie? No. No to podziel sobie łyczką na dwie części. Na dwie? Jak są cztery warstwy? Tak z tyle chyba. No jeszcze możesz pierdychnąć z deczka.
Bardzo wizyjne, instagramowe spierdyknąć zdeczkę. Proszę pani, pani tu dzieje się nielegalne czyny, pani robi. Nie, kto ja? Nie, w życiu. Masz swoją połówkę? Nie mam. To już masz. Będzie dzieliła mój piernik. Gdzie mi tu granicę przekraczasz? Dozwolone. Ja wyznaczam, kto, jakie połówki. Kto piekł ten żony? Na pewno. Pewnie. Patrz, ile ty masz gramu, ile ja. No daj mi trochę. Dlaczego? Bo tak. Bo ja tak lubię, a to jest mój piernik. Sama kładziesz? O Jezus, nie, pęka. Ja ci podtrzymuję. Nic nie pęka. Nie pęka, Wiśniewska, nic nie pęka. Właśnie, to pani pęka. No, jeszcze wymasuj. Dobra, bierz łyżkę, trzeba polewać. No to polewaj. Dziecko. Nie ciągnij na obrusach mi. Ten, bliżej. Bierzesz garnuszek, bierzesz łyżeczkę. No to... Ja polewam, ty wmasowujesz. No wszystko na mnie. Tak, na kogoś trzeba. Webo leci. Daleko nie poleci. No, leci. Kartkę na stop to nie poleci. No to dlatego to robię. Tylko czemu ci nie wychodzi? No bo takie życie. Co ma ci więcej powiedzieć? Pociortać to polewa. Żeby było nasączone i żeby mama było super. Każe. Gdzie mi tu rękę nastawiasz? No. To na piernik ma być. Co? Ty to z górką zrobiłaś ten piernik. Takie życie. Ty chciałaś domek baby Jagi zrobić, czy co? Może trochę, tak. Ale ty rok temu też tak zrobiłeś. Nieprawda. Nieprawda. U mnie były suche i płaskie. No weź bez tych, kurde, tych fusów kupić. Fusów nie zauważysz. No, ale będę czuła, że mi piasek pod... Piasek? No weź bez tych fusów, babo. No to już bez fusów idzie. No gdzie bez fusów? Widzisz ile fusów? Hej moi kochani, z nieostrości wszelakiej, może pójdę do większego światła. Albo coś zrobię aparatu temu. Aparatu temu, łap ostrość. Wiecie, gdzie łapię ostrość? Z tyłu za mną. Musiałam włączyć i wyłączyć, bo się nie mogłam z panem wygadać aparatem. Dobra, jesteśmy przed błogosławieństwem tygodnia, włączam komputer, zaraz będziemy działać, jesteśmy przed, komputer, jest włączone, jesteśmy przed ostatnim rytuałem wlogmasowym i co, chciałam się z wami pożegnać, może jeszcze coś tam pokażę, ale nie wiem, i jak zwykle zaprosić na vlog kolejny, o ile się odbędzie. Bo to też różnie będzie. Bywa. Parę razy nie udało mi się nagrać. Czekajcie, hasełko. W takim właśnie świątecznym nastroju cudnym, piernikowym, w domu pachnącym piernikiem, pomarańczą i goździkami. Najlepszy nastrój ever.